Szanowna Pani Marszałek, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo. Chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na to, że problem przewozu ładunków przez granicę mogłaby w dużym stopniu rozwiązać kolej. I niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości nie był i nie jest tym zainteresowany. Ja o tym dzisiaj też mówiłam na porannej Komisji Infrastruktury. To, co jest potrzebne pilnie, to inwestycje w terminale przeładunkowe przy granicy, w medyce. Ale takie inwestycje, proszę Państwa, nie są nawet przygotowane. Co gorsza, w rok od zakończenia remontu linii kolejowej 102 Przemyśl, Malchowice, granica państwa, Niżankowice wciąż nie uruchomiono przejścia granicznego i nie przejechał nią żaden pociąg. Dzisiaj też na Komisji Infrastruktury opinia publiczna została wprowadzona w błąd. Po tym, jak poseł Adamczyk, były minister infrastruktury, powiedział, że ta linia jest tylko pasażerska. Z regulaminu zarządcy infrastruktury spółki PKP PLK jasno wynika, że po tej linii mogą jeździć pociągi towarowe. Tylko, proszę Państwa, w ogóle nie jeżdżą. Zatem, Wysoka Izbo, kto kłamie? Kto kłamie? Kto oszukuje opinię publiczną? Ja bym chciała się zapytać właśnie o to, bo jest z nami też wiceminister Rafał Weber, który tę informację potwierdził. Panie ministrze, to jak to jest? Jakie pociągi mogą jeździć po linii 102? Czy tylko pasażerskie, tak jak pan powiedział, czy mogłyby też jeździć towarowe i też problem przewozu towarów na granicy rozwiązać? Dziękuję.